Moi drodzy, doczekałem się, zobaczcie, kaczuszka, rosołek, sosik do kaczki, a teraz niespodzianka. Raz, dwa, trzy, moi drodzy. Baza Travel. Piękna miejscóweczka, polecam. Ten punkt widokowy, tam jest plaża Surin Beach, więc mniej więcej wiecie, gdzie to się znajduje. Siemano, witam was serdecznie, moi drodzy. Piotr Proloprzywarski, luźny dzień na Phuket. Opowiem wam ciekawostkę. Zapraszam. Szedłem tędy wczoraj na trening. No i niechcący, słuchajcie, no potknąłem się jak najnormalniej w świecie. Czasami się zdarza, słuchajcie, w ten sposób. No i w jednej ręce trzymałem yerbę, a w drugiej shaker. No i Krzysiek mnie złapał za koszulkę i na szczęście mnie przytrzymał, ale ta cała yerba, słuchajcie, upadła. To jest takie, zobaczcie, jeszcze zielone tutaj w tym miejscu, tutaj wszędzie ta yerba się wysypała. I co ciekawe, wziąłem oczywiście ten cały tutaj sprzęt, który widzicie, no i po sobie posprzątałem. I wiecie, jak są Azjaci, jak są Tajowie? Przyszła pani, która tutaj sprząta i przepraszała mnie, że ja upadłem, słuchajcie, i jeszcze w ogóle rozlałem tą yerbę. I ona mnie przepraszała. Ja mówię, nie, nie, to moja wina, tak? To moja wina, że no, to ja upadłem, ja się potknąłem niechcący. A często według Tajów to jest tak, że no, nie wiem, no, to jest ich wina, że ja, słuchajcie, upadłem, że ja po prostu, no wiecie, no potknąłem się, tak? Coś niesamowitego i... Ale to jest specyficzny, słuchajcie, naród, na maksa. A ja dzisiaj zabieram was, nie wiem, gdzieś na przejażdżkę. Taka ciekawostka, przed naszym hotelem jest postawione kino takie domowe i można sobie oglądać filmy. Tutaj wczoraj leciał film, no ale nikogo nie było. To jest po prostu kawałek pola, kawałek ziemi. Tą bramę otwierają wieczorem. No i sobie można oglądać, ale te filmy chyba raczej są po tajsku. Może mają ewentualnie angielskie napisy. Ja nie obejrzałem, ale zabieram was na przejażdżki w tej okolicy. Takie fury po Phuketu jeżdżą. Chciałem wam pokazać jedną rzecz z Mango Sticky Rice, który jadłem ostatnio na Phuket. Słuchajcie, Mango Sticky Rice. Sałatka. Bardzo dobre jedzonko. Zobaczcie, jak dużo mają tutaj mango. Po 50 batów. To jest, słuchajcie, główna ulica Bang Tao 3. Nie jestem w stanie wam wyjaśnić dokładnie, gdzie to jest. Pokażę wam na mapie. A właśnie u tego mango jest bardzo smaczne jedzenie. Jest otwierane dopiero o godzinie 5. Chciałem wam pokazać, co oferują. I to jest pewne żarcie, bo jadłem tam wczoraj. Mam też kaczkę. Chciałem spróbować, jest dopiero o 5, więc zabiorę was później za jakąś inną knajpę, która oferuje jedzonko w rozsądnych cenach, po 65 baciszów za porcyjkę. Zobaczymy, co tu mają. Całkiem spoko jedzenie, dupy nie urywa, ale jest smaczne. Ja dałem lepsze, ale to jest bardzo spoko na przybór tego mango. Poczekamy do 5, aż otworzą kaczkę i pójdziemy na kolację spróbować. No i później mango sticky rice jeszcze. Wiecie, za co lubię Tajlandię? Przy każdym stoliku zawsze macie wodę, która jest zdatna do picia. Nie musicie kupować wody normalnej. Macie normalną wodę w takim specjalnym naczyniu. Możecie sobie nalać. Często jeszcze macie dostęp do lodu. Ale do czego piję? Słuchajcie, macie jeden rodzaj chili. Tutaj macie drugi rodzaj chili, to jest chyba taki octem. Macie cukier, gdyby wam coś nie pasowało. Macie orzeszki. Macie jeszcze sypkie chili. Macie magi. Biały pieprz. To jest zawsze spoko opcja. Takie chili. No i ketchup, żebyście sobie mogli doprawić. Znalazłem bardzo fajny punkt widokowy
przy plaży Surin. Się pogoda dopisuje, więc piękna woda dzisiaj, zobaczcie. Niemalże puściutka plaża. Chyba się przejadę, skoczę do wody, odpoczywam. Kurczę, ale tu jest rajsko. Nie do wiary, patrzcie na to. Piękna miejscóweczka, polecam ten punkt widokowy, tam jest plaża Surin Beach, więc mniej więcej wiecie, gdzie to się znajduje. Wystarczy jechać ciągle prosto od plaży Surin, jakbyście chcieli jechać na południe. I taki domek tutaj znajdziecie, a ja jadę się trochę poopalać. Doszedłem na koniec plaży Surin Beach, gdzie zwariowane Rosjanki sobie robią sesję zdjęciową przed tysiącami dzieci. Ale kto by się przejmował tam, że się dupkę wypina przed dziećmi. Tak więc w ogóle mam kilka spostrzeżeń odnośnie tej narodowości, jeżeli chodzi o Tajlandię. No dobrą sprawą i teraz nie mają za bardzo gdzie jechać. Mogą jechać do Turcji, do chyba Indonezji, Tajlandii, kilku krajów obok. Więc wybór nie jest tak duży, trzeba rozdzielić, wiecie, całe społeczeństwo na kilka krajów, gdzie wcześniej mogli latać wszędzie, teraz nie mogą. Jest tu mnóstwo dziewczyn z tego kraju i powiem wam, że na Tinderze jest na przykład chyba więcej Rosjanek jak Tajek w niektórych momentach, gdzieś tam przy plaży Patok, albo tutaj właśnie przy Bangtao na przykład. I powiem wam, że nie zmeczowało mnie chyba z jedną, dobra, może dwie czy trzy tam były, ale tak wiecie, na nie wiem, setki dziewczyn z Rosji zmeczowało mnie tylko z kilkoma. No i zauważyłem, że one w ogóle nie mówią po angielsku. Jeżeli zmeczuję, to często piszą do mnie, że tylko słuchajcie język rosyjski, no i szukają tylko i wyłącznie Rosjan, z reguły takich, którzy mają kasę, żeby coś tam z nimi zadziałać. No przyjeżdżałem do obcego kraju, nie znają żadnego innego języka jak swojego, więc szukałem kogoś, kto się nimi zaopiekuje. No tak już tutaj bywa. One mnie średnio interesują i średnio mnie też kręcą, jeżeli chodzi o wygląd. Niektóre są ładne, nie mogę powiedzieć, że nie, ale to nie jest mój typ kobiet, które szukałbym tutaj w Tajlandii. Zawijam pomału, idę na basen. Przyjechałem zobaczyć, co słychać na plaży, ale czegoś takiego też nie spodziewałem. Patrzcie, tej wody jest, normalnie ona jest dotąd. No nic, wieje za mocno, żeby latać dronem. Próbowałem wystartować, ale przychodzi zwiało i stwierdziłem, że zawika, jedziemy zatankować furę. No już mi mryga paliwo, słuchajcie, ja bym dojechał do Cepeny, bo parę kilometrów jest do przejechania. Trzymajcie kciuki, nie chciałbym, żebym gdzieś zgasł po drodze. A tutaj jest pięknie. Zobaczcie, jakie fajne czorciki. Jest od niej kawałek od mojego hotelu. Tu jest znak. Czorty. Kobunka. Zobaczcie, na styk dojechałem. Paliwo kosztuje około więcej jak dolara, to 5 zł za litr. Takie skutery palą ogólnie bardzo mało. Zobaczcie, miałem, migało mi od rana, to teraz mam prawie cała, zalałem, słuchajcie, 2,63 litra. Strzelam, że pojemność tego baku to około, nie wiem, 4 litrów może. Więc jak zalejecie do pełna, to możecie zrobić jakieś, no, ponad, nie wiem, 100 km. Może słuchajcie, zalałem za 170 do pełna, więc te baki nie są jakoś szczególnie duże, może mają po, nie wiem, 5 litrów, 6, 4, w zależności od jaki jest skuterek. Ja idę zobaczyć, że żarcie już jest otwarte. Przyjechałem na Kaczkoń, wtedy jeszcze jest zamknięto, dopiero otwierałem za 15 minut, tak więc jest chwila, aby przejechać się gdzieś tutaj jeszcze w okolice
bo zanim mi zrobią jedzonko, chociaż tutaj już widzę, przygotowują jakiegoś... Is it shrimp? No, shrimp, no, zobaczcie. Robią... Robią kreweteczki. A tutaj pod mango sticky rice. Jadę się gdzieś zgubić przed siebie, nie mam żadnego pojęcia gdzie. Pojechałem jakąś drogę. Zobaczcie. Będzie atakował kot. Będzie czy nie będzie? Moi drodzy. O, wariaty już się stroją. Patrzcie, będzie gruba bitka, 100%. Takiej Tajlandii oczekiwałem, patrzcie. Moi drodzy, doczekałem się, zobaczcie, kaczuszka, rosołek, sosik do kaczki, a teraz niespodzianka. Raz, dwa, trzy, moi drodzy. Baza Travel. Siemanko. Pytaliście cały czas, słuchajcie, o Michała, co się dzieje z Michałem. Michał, co się z tobą dzieje? Jestem w domu, pracuję i od 3 dni jestem na keto. Próbuję zdrowo żyć, zarabiać pieniążki i może jakiś tip niedługo. Najważniejsze pytanie. Czy wrócisz na YouTube? Nie, raczej nie. A zrobisz raczej jakiś... w przeciągu dwóch lat. A zrobisz jakiś pożegnalny film dla widzów u siebie na kanał, żeby... Czy robiłem, ale coś jeszcze na pewno nagram z czasem, jak natchnie wena. A teraz ostatnio tak zacząłem pracować i nie wyobrażam sobie, jakbym miał teraz trzymać kamerę, to już jest strasznie special. A czy pojedziesz ze mną w podróż? Pojadę. To na bank, no to wiadomo, nie, że na... nie musiałeś pytać. Dzięki bardzo, Michał, za wyjaśnienia. Ale kiedy to i jak to? No jakąś Afrykę na pewno może. Mam nadzieję, że widzowie uszanują twoją decyzję. Pozdrawam serdecznie. Trzymajcie kciuki za Michała. Miłego dzionka i popołudnia życzę. No hej, na razie, siemano. Słuchajcie, a ja siadam, moi drodzy, do jedzenia. Śmiało mogę tą knajpę polecić, nazywa się... Kurczę, nie ma chyba nazwy angielskiej. Tak się nazywa. Ale jest przepyszne, zamówiłem kaczkę, zamówiłem zupę i domawiam sobie jeszcze kaczkę, bo jest dobry, a na koniec jeszcze będzie mango, sticky rice, ale słuchajcie, dzisiaj jest tak zwany rest day, ładowanie kalorii. Muszę powiedzieć wam, że mango sticky rice to jest życie. Ciekawostka jest taka, że tu dają całe mango, bardzo dużo mleczka i dają sezam. Co ciekawe, który robią sami, bo tutaj sobie można zobaczyć, jak przygotowują, zobaczcie, sezam pod mango sticky rice, więc wszystko tutaj jest świeżutkie, jest ręczna produkcja, to jest cała micha ryżu, tych owoców też jest mnóstwo, no i mają swoje mleko, też jest bardzo tego dużo, więc strzelam, że również idzie im bardzo dużo porcji. Naprawdę fajne. Jeszcze inny jeden z sezamem. A to jest przepyszne. 50 batów, moi drodzy. Smacznego. To jest to, co mówiłem. Film dzisiaj mamy, a nikogo nie ma. Nikt nie ogląda. Ale leci jakiś tajski. Słuchajcie, wróciłem. Wróciłem na jedzonko. To jest koleżka, który wydziarał... Czekaj, był na pipi wczoraj. Pojechał z ekipą i co zrobił? Wróciłem z niespodzianką. Z tatuażem, patrzcie. Wow, słuchajcie, wydziarał sobie znak zapytania na podniebieniu handpokiem. Bolało? Nie, totalnie nic właśnie. Zero bólu. Ile czasu robił? Także polecam. 15 minut. I taka szybka, spontaniczna decyzja? W sumie nie. Chciałem już w tym miejscu zrobić sobie tatuaż, ale... I nie bolało? Nie bolało, zero. Nie. Na trzeźwo, totalnie. Piona. Szanuję, słuchajcie. Pozdrawiam widzów. Widzów. Polo. Skromny chłopak suwok. Będzie mango. Dzisiaj drugi raz załadowane tutaj. Dobry mordeczek. Polecam wszystkich, jak będziecie, główna ulica w Bang Tao. Pokazywałem dzisiaj rano. Patrzcie, taksówka jedzie. Fake taxi, moi drodzy.
taka boska. Poszedłem sobie tutaj na dzielnicę kawałek dalej ode mnie na taki meczet. Wszyscy mają do mnie brother, patrzą na moją brodę, wszyscy się uśmiechają. Mają do mnie salam aleikum. I tu obok jest taki markecik z jedzeniem, bardzo dużo wszystkiego, od hamburgerów po pad thai, to jest pad thai. Wszystko nawet na graba sobie można z takiej budy zamówić. Czyli wchodzicie na aplikację i wam przywożą jedzenie, to jest chicken satay grillowane, smażone na oleju. Tu jest olej, tam jest grill, to jest kebab. Oczywiście większa część osób jest w burkach, ponieważ jesteśmy pod meczetem, jedzenie jest halal. I tak to wygląda, moi drodzy. Za chwilę jeszcze kilka słów na temat mojego serdecznego człowieka bazy, bo to jest ważne. Dobra, wypada wyjaśnić co i jak, moi drodzy. Sytuacja z Michałem. Ogólnie nigdy go nie prosiłem, aby cokolwiek nagrywał dla mnie, bo znam Michała lat sporo. Poznaliśmy się w roku 2017. Wiem, że duża część osób, moich widzów, którzy oglądają mój kanał, również oglądały kanał, słuchajcie, Michała, czyli Bazy Travel. Michał wrócił w lipcu chyba zeszłego roku ze Stanów Zjednoczonych, no i jakoś szczególnie nie miał ochoty nagrywać. Z tego co wiem, pojechał do Szwajcarii, później gdzieś tam usunęły mu się pliki z karty, z filmów, które miał z Nowego Jorku, no i po prostu wrócił, że tak powiem, do swojego zawodu, czyli do tego, co robił wcześniej w Norwegii. Nie chciałem go jakoś w żaden sposób namawiać, żeby dalej robił kanał, żeby robił to, co robi. To jest 100% jego decyzja. On po prostu chciał wrócić z Norwegii, wrócić do pracy. Jakby kanał YouTube'owy był dla niego, z tego, co mi wiadomo, taką po prostu, wiecie, przygodą, żeby spróbować coś nowego, żeby zobaczyć, jak to wygląda, spróbować, czy można powiedzieć, w nowej roli. To może też była taka odcinka od pracy, którą miał w Norwegii. Ogólnie mamy bardzo dobry kontakt, bo często dostaję wiadomości, bardzo często, co z Michałem, czy kiedy będą jakieś filmy. I mówię, ja nie chciałem go w żaden sposób namawiać, nakłaniać, żeby cokolwiek nagrywał. Powiedziałem mu kiedyś, jeżeli będzie ochotę, byłoby fajnie, żeby gdzieś tam powiedzieć widzom, jaka jest sytuacja. Michał powiedział, że nie czuję się po prostu na siłach, nie chcę, tak jak widzieliście teraz też na rozmowie. Powiedział, że jeżeli kiedykolwiek wróci, to może na przełomie 2 lat. Powiedział, że dalej będzie podróżował, że ma ochotę podróżować, ale nie ma ochoty nagrywać kanału na YouTube. Ja w pełni rozumiem. Nie dla każdego jest, słuchajcie, nagrywanie, nie dla każdego jest gadanie do kamery, nagrywanie, montowanie, bo to jest też taka robota, kurczę, no, można powiedzieć, na dobrą sprawę, chcę użyć dobrego słowa. To jest taka, słuchajcie, robota trochę niewdzięczna, bo zobaczcie, Michał przez bardzo długi okres robił filmiki, które poza frajdą, no, nie dają na dobrą sprawę jakiegoś tam finansowego, wiecie, zarobku na przykład, więc jak ktoś siedzi i montuje to w podróży, to jest ciężko to wszystko ogarnąć, więc lepiej jest podróżować i nie montować. W wielu kwestiach po prostu nie skupiać się na montowaniu, bo wtedy taki łeb jest, że tak powiem, 100% świeży, jeżeli chodzi o podróż, i nie skupiamy się w ogóle na montowaniu. Nie mówię, że to coś złego, każdy robi to, co lubi, ja na przykład lubię akurat nagrywać i montować, więc spoko. Fajnie byłoby kiedyś z Michałem jeszcze pojechać, zobaczymy, czy nam się uda. Mówię, rozmawiamy regularnie, bo często pytali się, czy mam z nim kontakt. Cały czas gadamy, bardzo często. Po prostu nie chcę mu się, jak słyszeliście, wracać do YouTube'a i, moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że więcej pytać nie będziecie. Pozdrawiam serdecznie, też uszanujcie jego decyzję. Pozdrawiam was serdecznie i ja uciekam, moi drodzy, kończę z tego miejsca ten film. Pozdrawiam Michała, pozdrawiam was i widzimy się w kolejnych odcinkach z Tajlandii. Zapraszam. Thank you.